Dzień dobry w nowym tygodniu. Zaczynamy poniedziałek od rozładowania zmywarki. Zaraz tutaj sobie załaduję, ogarnę cokolwiek, bo później jadę na paznokcie, później jadę, muszę Wam powiedzieć. I zobaczymy, co będzie dalej, ale najpierw muszę zrobić to. A może Was na chwilę sobie postawię nawet. Ok, i przychodzę tutaj dosłownie na chwilę tylko się z Wami przywitać w nowym tygodniu. Także muszę Wam powiedzieć, że z tej mojej radości śnieżnej w piątkowej, co Wam tutaj pokazywałam, że u nas trochę śniegu tego napadało, no ale trochę tak ładnie napadało, to później on zaraz praktycznie po południu się roztopił. To już chyba Wam o tym nie mówiłam. No i już teraz znowu jest z powrotem plucha, szaro, buro, ponura, chociaż wczoraj, muszę Wam powiedzieć, że przed południem, bo wczoraj była niedziela, wczoraj nie nagrywałam, nie odpalałam nawet na sekundę kamery. Była wczoraj niedziela, rano było piękne słońce, można, no takie może, no słońce było, było słońce. Także nawet się cieszyłam, że będzie można gdzieś, wiecie, wyjść czy coś. A później, ale wiatr też wiał, to też nie mogę powiedzieć, no ale słońce świeciło, więc już tak inaczej było. A później właśnie tak po południu, jak wróciliśmy z kościoła, to jak się rozhulał ten wiatr, to już z powrotem było, przyszły jakiś deszcz, nie wiem co to padało, chyba deszcz, po śniegu to nie ma, nie leży na trawnikach, nieco śnieg. Także zaczęło wiać, a później w nocy jak wiało, no to już wiecie, masakra jakaś, także od nowa było. Niewesoło w nocy, bo jeden świst i gwizd był. Ale teraz na szczęście się już rozpogodziło, nie rozpogodziło się, w sumie to wychodziło trochę rano słońce. Też się cieszyłam, ale już po moim, wiecie, radości mojej słonecznej, ale na szczęście wiatr ustał, także wiatru nie ma i myślę, że jakoś przetrwamy ten, wiecie, dzień. I powiem Wam, że naprawdę ja jak nie ma śniegu, to coraz bardziej wyglądam tej wiosny. No bo jakby tam był śnieg, no to by było całkiem inaczej, a jak nie ma tego śniegu, no to wiecie, to tak średnio jest przyjemnie, bo jest mokro, zimno, a tak to by było bliżej słońca i by było bliżej wiosny i by było lepiej. Także przychodzę się tutaj z Wami tylko przywitać. Biorę teraz się za ogarnięcie tutaj dołu. Nastawię sobie zmywarkę. Przygotuję chociaż jakiegoś obiadu. Mam wyjęte mięso na sos, także pewnie dzisiaj będzie jakiś sos. Mam też rosół, który gotowałam w sobotę. Bo gotowałam go cały, wiecie, garnek, najwyżej go trochę po prostu zamrożę, bo sporo go zostało, także rosół i jakiś sos dzisiaj zrobię i taki będzie dzisiaj u nas obiad. I co będzie się dzisiaj więcej działo, nie mam pojęcia. Na pewno jadę na te paznokcie i muszę Wam powiedzieć, nie wiem, czy to mam tylko ja takie wrażenie, czy nie, ale chyba te moje kciuki się poprawiły, bo już takich tutaj dołków od razu przy tych skórkach to nie widać, to tak Wam powiem na marginesie Wam powiem, więc może coś to dało, że zrobiłam te paznokcie. I tak to właśnie jest. Coś mi tutaj straszy, nie wiem co to mnie straszy, dlatego tak zerkam, nie? O, żartuję, tutaj mam ten. Ręczniki papierowe sobie przyniosłam i tutaj mam jeszcze też, położyłam sobie worki. No i tak to właśnie tutaj wygląda. Chyba się ten worek gdzieś coś obsuwa i tyle. Ale chyba, tak jak Wam właśnie mówię, to chyba się coś zaczęło tutaj poprawiać z tymi moimi tutaj kciukami, bo nie ma takich dołków przy skórkach. Więc może coś z tego będzie, ale dzisiaj może tak, wiecie, nie wiem jak tam, pewnie ściągnie trochę tutaj tego paznokcia, bo będzie je piłować, robić, ściągać, no to może tam się zerknie pod spód i będę widziała właśnie, czy faktycznie się poprawia. Dobra, koniec gadania. Ja teraz biorę się właśnie za to ogarnięcie, sprzątnięcie, zaszykowanie obiadu. Później jedziemy do miasta, bo Wy jedziecie razem ze mną. Filmiku jeszcze nie mam dodanego, bo wczoraj jakoś ciężko mi szło to składanie filmiku wieczorem. Bo taki dość długi był do pocięcia, bo dzisiaj pójdzie właśnie ten przepisy na chleb i na paluchy. Idę już właśnie, chyba się już dodał na YouTube, bo dzisiaj dopiero rano go przerzuciłam na YouTube. A to traktor z przyczepą pojechał dwoma przyczepami. I także idę robić opis.
Ogarniam, robię obiad, jedziemy. Nie wiem, czy zajedziemy gdzieś, czy nie, do jakiegoś sklepu. Także to się jeszcze zobaczy. No i później standardowy znowu dzień, czyli będę działać w domu. Także w takim telegraficznym skrócie Wam trochę powiedziałam. Najważniejsze, że się przyszłam przywitać, zaczęłam jakoś tego vloga i jak już zaczęłam, to już go będziemy, będę go ciągnąć dalej. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Miałam się odezwać z domu, odzywam się z domu, bo wróciłam. No już chwilę temu wróciłam, bo grzeję już rosół. Zaraz dam dzieciaczkom moim rosół. Zrobiłam sobie kawę, już pół też wypiłam tej filiżanki. W Biedronce kupiłam parę rzeczy, ale dosłownie tylko parę rzeczy kupiłam. Powiem Wam, że tego masła nie kupiłam, bo go kupiłam w sobotę przecież. Ja kupiłam sobie 3 kostki masła, a jeszcze mam zamrożone. Więc tak wiecie, z tymi zapasami to też tak nie szaleje. Bo ja widzę, że to masło to chyba raczej tak będzie i w promocji mam nadzieję, bo jak w sobotę było, ostatnio też było, w sobotę było, dzisiaj też właśnie było, tylko dzisiaj było chyba po 4,90 mi się tak wydaje coś, ale to już mniejsza z tym masłem. Także nie szalałam, poza tym i tak jeszcze nie mam planu, jakie będę sobie robiła ciasto. Czy tam, no taki a la tort, bo raczej nie wiem, czy będę robiła taki, wiecie, tort, że tort po prostu na urodziny, to nie wiem. Czy będę taki właśnie robić i a jeszcze sobie nie zaplanowałam w ogóle, jaki będę robić. Miałam na myśli, tak sobie w sklepie to tak myślałam trochę, a poczekajcie tylko sobie torbę sobie tylko podniosę, jak to w tej torbie to i tak nic takiego ciekawego nie ma, no ale jak już nagrywam, to już nagrywam, tam mleko widzieliście, prawda? Także ono też było. I w sumie no to, bo mam ostatnio chyba jedną butelkę i dlatego musiałam wziąć. A muszę mieć do tego, no, między innymi do mojej kawusi, nie? Także to to i w sumie to nic takiego nie było chyba w tej Biedronce. Zresztą ja tylko wpadłam po parę rzeczy i wypadłam z niej, bo przecież muszę dać dzieciaczkom moim obiad, bo moje dzieciaczki to sobie nawet jak będzie, to raczej sobie nie zagrzeją. Poza tym, no tak, to rosół tylko mamy i ten sos będę robiła, bo jednak tego sosu nie zdążyłam zrobić przed wyjazdem do miasta. To o tym. Dobra, pokażę Wam te zakupy z Biedry, bo rosół się grzeje, także to to. I dobra, to zaczniemy od tych zakupów. Jedna bagietka, bo już tamtej, co w sobotę kupiłam, to już też nie ma. I tych paluchów też nie ma. Muszę w ogóle znowu stanąć upiec tych paluchów, bo one bardzo dobre są. I teraz je spróbuję upiec, ale nie już nie z mąki pszennej, tylko może z orkiszowej, żeby nie upiekła, wiecie. Takie inne żeby były. Wzięłam 3 razy ten makaron, bo był po 99 groszy, jak się kupi 3, więc wzięłam tylko 3. Co jeszcze wzięłam? A, no ketchup, bo wiadomo, to musi być. Wzięłam te bonitki czekoladowe i powiem Wam, że bardzo ciężko je znaleźć w pudełku z ciastkami z tych bonitek właśnie czekoladowe, więc wygrzebałam wszystkie paczki, jakie tylko znalazłam czekoladowe, bo myślę może właśnie nad jakimś ciastem. Tak stałam i myślałam, żeby zrobić taki a la ciasto, a la tort, coś takiego na te moje urodziny, no ale
No, takie małe będzie, nie będzie żadnego nie wiadomo jak wielkiego. Jeden chleb, bo ja widzę, że... Bo ja widzę, że tylko ja jem. Minutka. Bo tutaj resztkę zjedli tych obwarzanków. Tych obwarzanków, pączków, no nie wiem, tak zwał, tych, co piekłam od Paulinki. To też tutaj muszę je poskładać, bo tutaj ktoś prosił właśnie, żeby je wrzucić. Także ja je to poskładam, to wrzucę, ja nie? I już znowu się wytrąciłam, nie wiem o czym mówiłam. Jedną śmietanę wzięłam, także widzicie, ja to tak mówię. Nie mogę się skupić i tak mówię o tym, tego. O tym chlebie. A, mówiłam o tym chlebie, że ten chleb, co sobie piekę, no to ja tylko jem. A i Julcia. A no niestety reszta musi mieć taki zwykły chleb, a bułki to tamte też zjedli. Dwa razy wzięłam biszkopty, też te takie bonitki, także wzięłam jedne, wzięłam z dziurką czekoladową, a drugie wzięłam normalne. I jeszcze wzięłam ogórka jednego i mandarynka była w promocji po 3,99 za kilogram. Wzięłam dwie siatki i to są moje całe zakupy z Biedronki. Także to. To jaki samochód drogą pojechał? Więc to. I tak stałam w tym sklepie, zastanawiałam się nad tym ciastem. I stwierdziłam, że chyba zrobię takiego masa jak do białego lejona. Tylko właśnie nie pamiętałam, czy tam idą herbatniki, czy idzie biszkop pieczony. Także ja muszę to sobie siąść i zobaczyć, jakie tam masy idą. Na pewno idzie chyba, mi się wydaje, ta masa z ryżem tym preparowanym. Więc ten ryż preparowany, to go w Biedronce nie widziałam, więc ten ryż preparowany na pewno... Tak myślę, że albo w groszku bym znalazła u nas, albo bym znalazła w Lewiatanie. A jutro będę właśnie, bo to jest wtorek, także wiadomo gdzie będę, więc zajdę, zobaczę do Lewiatana. Zajdę, zobaczę właśnie, czy tam znajdę taki ryż preparowany. Także to to, bo tak sobie, no, zastanawiam się nad tym ciastem. Ale te herbatniki wzięłam, najwyżej mi się przydadzą do czegoś innego. Bo ja raczej tylko zrobię tort i nic więcej raczej na te moje urodziny, wiecie. No obiad też będzie, no chyba, że gdzieś wybędziemy, bo jutro. Jutro ma urodziny, chociaż to i tak będzie już po urodzinach, ale moja siostrzeniczka ma jutro urodziny, której również składam najserdeczniejsze życzenia i... O, od cioci właśnie Moniki, więc nie wiem, czy ciocia Monika gdzieś nie wybędzie, może na jakieś gdzieś do kogoś na urodziny. Więc też tak, wiecie, nie chcę się szykować, nie wiadomo z czym. No chyba, że później na feriach się może pojedzie właśnie albo do jednej, albo do drugiej na te urodziny. No to jeszcze ja, wiecie, ja nic nie planuję, bo ja zasadniczo to nie planuję. Bo jak ja sobie zaplanuję, że o, tego i tego jadę, no to mi z tego nigdy nic nie wychodzi. To tak zawsze to jest. Więc ja nigdy nic nie planuję. U mnie to wszystko wychodzi. Rano się budzę, stwierdzam, jadę i wtedy siadam i jadę. A chwilowo to jeszcze tak, ani nikt mnie nie zapraszał, nie wiem, no bo wiecie, teraz różnie z tymi wirusami, także do ostatniej chwili, no my zawsze czekamy, bo jeżeli będzie ktoś przeziębiony, no to nie chcę znowu też i dzieciaków nastawiać jednych, drugich, że się gdzieś pojedzie, albo się gdzieś, wiecie, albo tamte się też nastawią, że my przyjedziemy, a później się okaże, że gdzieś któreś dzieciaki będą przeziębione, bo to teraz różnie bywa. Więc nie chcę też nikomu nic obiecywać, bo później zawsze to wychodzi tak, jak wychodzi. Także to to. Miałam sobie kupić, jeszcze Wam powiem po drodze, bo z tą myślą wychodziłam z domu, że jak już będę, to pójdę do sportowego, bo u nas to tak większość ludzi mówi właśnie u nas tutaj, że do sportowego. To jest u nas taki sportowy połączony razem z papierniczym i tam miałam sobie zajść, bo ono jest w centrum miasta. Miałam sobie tam pójść, wiecie po co? Po hula hop. Bo tutaj też oglądam, że wszystkie właśnie hulają, więc stwierdziłam, że może ja bym zaczęła hulać, bo tak jak widzicie, te moje ćwiczenia to tak już no odeszły gdzieś, nie wiem, zapomniane. Tak jak się rozchorowałam, przeziębiłam się, później się poprzewracałam, no i już teraz mój zapał do tych ćwiczeń gdzieś odszedł, ale muszę Wam powiedzieć, że muszę właśnie znowu się zmusić do tych ćwiczeń. A że właśnie teraz widziałam, że większość osób też kręci hulę
I tutaj nawet rozmawiałam z moją Julcią, to chyba wam o tym nie mówiłam. I moja Julcia chyba mają hula w szkole i no ona nie umie kręcić właśnie hula, więc obiecałam też jej nawet, że kupię tego hula i ją nauczę kręcić. I tak obiecała mama, że kupi hula i przypomniała sobie, jak już była u nas tutaj, wiecie, wracając do domu, między lasami sobie przypomniałam, że miałam kupić hula. Ale no to nic straconego, bo tutaj Julcia sobie też zamówiła w Empiku, to znaczy Julcia sobie nie zamówiła, tylko tata jej zamówił w Empiku, to znaczy zamówił i nie zamówił, tylko chyba zarezerwował jakieś dwie książki na ferie i trzeba będzie właśnie je odebrać, te dwie książki, więc może wtedy przy okazji pójdzie też do Martesu i kupi hula. No zobaczymy jeszcze, bo dzisiaj właśnie to sobie zapomniałam. A jak ja muszę, widzę, że sobie muszę zacząć też spisywać na kartce, bo moja pamięć to jest właśnie też, zaczyna być ulotna. Tak jak ostatnio też miałam wam o czymś powiedzieć i za Chiny Ludowe sobie nie mogę przypomnieć, o czym to miało być, ale to już, wiecie, nieważne. Także to miałam kupić to hula i poszłam jeszcze do tego sklepu takiego u nas, no to niby to się nazywa, to znaczy kiedyś nazywało się wszystko po 4 zł chyba. Teraz to się chyba nazywa, już nie wiem jak, bo nie zwróciłam uwagi, jak to się nazywa. Ale tam jest, wiecie, wszystko. Takie domowe szczotki, i kubki, i takie inne rzeczy, więc taki ogólnoprzemysłowy bym powiedziała, to jest sklep. I sobie tam poszłam, wiecie, za kwiatkami do tego wazonu, co stoi tutaj pod kominem, bo u mnie tutaj jest cały czas Boże Narodzenie, bo jeszcze tego bukietu nie wyjęłam. Ale tak, no były różne kwiatki w najróżniejszych cenach. Ale powiem wam szczerze, że jakoś tak zaczęłam oglądać te wszystkie kwiatki, to żaden kwiatek mi w oko nie wpadł. No chyba, że w sumie to można było, bo róże były. Chyba za jedną różę trzeba było dać 3,99 zł. I plus takie kolorowe łodygi były. Tylko to były plastikowe, a róże były chyba z materiału trochę. I te plastikowe, to one były chyba berberysy, to były, mi się wydaje, bo to było takie coś, co u mnie tutaj kwitnie na ogródku. To znaczy kwitnie, takie liście mają, mam i takie ciemne, czarne można powiedzieć te liście, zaraz już muszę dać mieść, ale to już skończę z wami, bo zaraz zapomnę w ogóle i się znowu wytrącę. To mam i takie czarne, i czerwone mam, i zielone, więc to raczej berberysy i te berberysy były za gałąź po 5,99 zł. Więc muszę tak sobie, wiecie, poobczajać trochę i wtedy właśnie pomyślę nad jakimś bukietem. Bo później tak sobie wyszłam z tego sklepu i w sumie można było wziąć 3 róże, to by było 9 zeta. I 3 te berberysy, to by było 15 zł. I coś jeszcze, tylko właśnie nie wiem, co jeszcze tam by do tego pasowało. Ale no to tylko, wiecie, na razie takie moje plany. I też widziałam tam w tym sklepie też bardzo fajną rzecz. Aniołki były, ale muszę wam powiedzieć, że za aniołka takiego niedużego, mniejszego jak ten oguraz, już wam tak pokażę. On gdzieś o tak był, o tak powiedzmy, nie od tego momentu do tego. 29 zł czy 39 zł, taki malutki, to nie wiem ile kosztował. No i był taki największy, to też nie wiem. Więc takie aniołki były na tą moją komodę, to w kolorze białym. Jeżeli wiecie, tak pod białe bym już coś szukała, ale fajne były też takie czarne. Czarne takie koty, ale to bardziej takie, wiecie, nowoczesne. Nowoczesny styl taki był, no ale ten kot był drogi, bo on kosztował 7 dych, no to wiecie. 7 dych to mi trochę szkoda za taką figurkę. To był taki sklep, no nie wiem jak go nazwać. I to na pewno z Chin. Na pewno z Chin, bo tutaj też panie między sobą rozmawiały, jedna jakaś klientka, wiecie. Rozmawiała, no ja wiem, to tylko takie ploty są, bo ja nic nie szukałam tutaj po internetach czy coś, że chyba na Ukrainie jakieś ciężarówki z Chin są przetrzymywane czy coś zablokowane, to już tego to ja nie wiem, bo ja to tylko słyszałam właśnie taką rozmowę, ale też właśnie pani mówiła, że to z Chin wszystko przyjeżdża do tego sklepu, bo tak jak mają dostawy, mieli mieć 2 miesiące temu, no to teraz ta dostawa jest opóźniona, także no to są takie produkty z Chin, no to wiecie, za taki produkt z Chin dać 7 dych, no to powiem wam szczerze, że trochę to mi szkoda jest, no ale takie fajne były. No to tylko takie z moje spostrzeżenia, co widziałam właśnie u nas w sklepie, ale nic nie nagrywałam, bo to jest taki nieduży sklepik, to wiecie, głupio nagrywać cokolwiek. Dobra, tyle, ja teraz biorę
Najpierw zjemy ten rosół i zaraz biorę się za robienie drugiego dania. Na drugie danie zrobię sos, chyba ziemniaki, jakąś surówkę i na tym zakończę chyba mój dzisiejszy dzień, a później siadam. Odpiszę Wam na komentarze, zmontuję filmik, ten może z soboty i te pączki, wiecie, to nie wiem, czy to będzie w jednym filmiku, czy to będą dwa filmiki, to jeszcze zobaczę. Jeszcze muszę zajrzeć Antośkowi do zeszytów, do książek, zrobić z nim lekcję, nauczyć znowu go jakichś dwóch modlitw przynajmniej, żeby na czwartek poszedł mi jeszcze, w czwartek zaliczył ze dwie modlitwy. No bo później ferie, no to dopiero w marcu będzie miał modlitwy. A, miałam Wam pokazać jeszcze te paznokcie, także tym razem zrobiłam sobie jeden inny, taki ciemniejszy, żebym się przyzwyczaiła do może do ciemniejszego koloru. A tak, no to standardowo, zwykłe, jasne, białe takie paznokcie, jak najbliżej zbliżone do naturalnych, bo ja takich kolorowych, ciemnych to niekoniecznie chcę. Także tym razem coś takiego, bez wzorków, bez niczego, bo ja i tak mam małe te paznokcie, krótkie, bo sobie takie króciutkie porobiłam specjalnie, żeby mi, wiecie, dobrze, wygodnie było. Więc są małe, krótkie i jak jeszcze dowalić jakiś wzorek, to mi się wydaje, że to głupio by wyglądało. A im krótsze, tym lepsze i muszę Wam powiedzieć, że chyba faktycznie, ale kciuki zaczęły się tutaj regenerować, bo jak Pani pościągała, to takie, muszę Wam powiedzieć, ładniejsze były. Bynajmniej tutaj, także może coś z tego będzie, że się te moje kciuki wyregenerują. Ok, koniec gadania, bierzemy się za jakąś robotę. Ok, i mamy już, muszę Wam powiedzieć, no taki dość późny wieczór, bo to już pół do 18. Ja tutaj jestem w trakcie robienia sosu. I sos już będzie na jutro, już wiem, dzisiaj nie będą na pewno go jeść, bo tutaj Julcia robi coś a la pizza. Pizza z tortilli. Pizza z tortilli robi. Mam te takie placki, co kiedyś je chyba kupiłam w Biedronce. One są z Biedronki, tak, z Biedronki ta piada jest. I wymyśliła, że robi coś takiego, także niech sobie robi, bo nie mam ciasta do pizzy. Więc będzie z jest tego. Jest szybszy nawet. No szybsze. Także coś takiego. Tutaj sos, a tutaj robię jeszcze koktajl. Tylko, że dzisiaj chyba doleję mleko. Tutaj wrzuciłam banana. Kaki wrzuciłam, ale to nie wiem, czy będą jeść, więc tak po cichu mówię. I wiśnie rozmroziłam, bo szukałam truskawek, ale nie mogę znaleźć truskawek w mojej dużej zamrażarce. Muszę w ogóle teraz tam zrobić znowu remanent jakiś i odszukać truskawki, bo truskawki pewnie mam przyłożone na samym dole. I trzeba by było to wszystko wyjąć z góry, żeby dostać się na dół. A że miałam wiśnie wydrylowane na wierzchu mojej zamrażarki, więc będzie z wiśni, a trzeba to, wiecie, opróżniać, żeby rozmrozić zamrażarkę. Także to będziemy dzisiaj tak jeść i pić. Także ja teraz to robię. No i chyba na tym dzisiaj będzie koniec mojego vlogowania, bo trochę jednak chyba tego materiału znalazłam. Zebrałam trochę tego materiału, więc na tym to chyba będzie koniec. Ciocia, co trzesz? Ser. Tak dobrze trzesz? Tą stroną czy inną? No to, ale a ty będziesz go tarła? Myślałam, że tak go tylko poukładasz. Czy tak poukładasz? Mogę tak. A no to już ja cię, jak chcesz, to tak sobie rób. No to sobie potrzyj. Dobra. Także to, a później się najwyżej przyjdę z Wami pożegnać, bo już znowu, co innego myślę, a co innego Wam mówię. I tym razem napój zdrowia taki zrobiony. Już sobie nalewam do szklaneczek. Chłopaki oczywiście nie piją, jak to chłopaki, bo myślą, że się strują. I druga szklaneczka. Także pijemy. Julcia, pijesz teraz już? Już, tylko. Chłopaki nie piją, chłopaki nie wiedzą, co tracą. Smacznego, jeżeli coś jecie albo pijecie. Czuć banana? Bardzo dobre. Pycha. Kwaskowate od wiśni, bo wiśnie kwaskowate, ale bardzo dobre. Także taki napój też bardzo serdecznie polecamy. Jeszcze później Wam nagram to Julci pizzę
I na tym będzie chyba już koniec, ale to chyba już teraz się pożegnamy. Później tylko taką przybitkę na sam koniec wrzucę. I tyle, bo w sumie to trochę tego materiału zabrałam. Później muszę wam powiedzieć, że tak sobie siadłam. Siadam sobie i tak sobie, ale już nie odsłuchiwałam tego, co mówiłam wcześniej. Tylko tak sobie siadłam i tak sobie myślałam, czy ja to chociaż składnie powiedziałam, ale to się wszystko okaże, czy składnie powiedziałam podczas montowania no tej części materiału, jak przyjechałam do domu. Bo ja powiem wam szczerze, że tak na telefonie to ja siebie nie odsłuchuję, później jak już sobie przerzucę na komputer, to dopiero wtedy się przesłuchuję, odsłuchuję i wtedy wiem, o czym w ogóle ja mówiłam, także mam nadzieję, że zrozumiecie mi, o co mi właśnie chodziło i że mówiłam tak, wiecie, z ładem i składem. A najwyżej będę, jak coś źle powiedziałam czy coś, to będę najwyżej poprawiać siebie już w kolejnym vlogu, jak siebie przesłucham. Także w dzisiejszym odcinku będzie to chyba wszystko, bo to i tak jest właśnie godzina już przed 18. Ja skończę ten sos, siądę jeszcze z Antośkiem, w sumie to żeśmy już odrobili lekcję z Antośkiem, ale jeszcze tam popatrzę i muszę, tak jak wam wcześniej mówiłam, bo to pamiętam, że wam mówiłam, chociaż ze dwie modlitwy muszę właśnie zacząć z nim znowu odmawiać, znaczy uczyć go. No odmawiać, a nie odmawiać. Także muszę nauczyć go przynajmniej dwóch modlitw znowu, jakichś takich krótkich, w sumie to teraz miałam w planie aktów go nauczyć. I to są jedna ta, wiecie, zaliczenie to są dwa akty akurat, czyli tak w sumie to są takie dość po mojemu krótkie modlitwy, nie są trudne, więc tak myślałam, że może byśmy się tych aktów nauczyli. I to by właśnie zaliczył teraz w czwartek i by kolejną miał modlitwę, wiecie, już zaliczoną. Także taki mam jeszcze na dzisiaj plan. A na jutro, jak będę miała obiad, bo w sumie tak rosół mam, ale to pewnie część zamrożę, z części zrobię pomidorową, to się jutro okaże. Sos będę miała, to tylko ziemniaki albo kaszę dogotuję, ale może ziemniaki. W ogóle ja to mam w planie, bym zrobiła takie kluski śląskie i takie rolady śląskie. I najlepiej to z modro kapustą, tylko ja nie wiem, jak się robi taką modro kapustę, więc tutaj moje koleżanki ślązaczki by napisały właśnie, jak się robi taką modrą kapustę. Ja nie dowiedziałam temat o Śląsku. W sumie to ja wiem, można zrobić, znaleźć sobie taki przepis w internecie, ale po co ja mam szukać coś w internecie, jak ja mam tutaj właśnie sporo dziewczyn właśnie ze Śląska, które pewnie znają taki oryginalny, swój własny domowy przepis na taką modrą kapustę. Dobra, także to i tyle. A jutro będę sprzątać. Dobra, także to tyle na dzisiaj. Jak wam się podobał taki vlog, trochę gadany, trochę niegadany, to prosimy serdecznie o tego kciuka w górę i o subskrypcję. Będzie nam naprawdę bardzo miło, że zostajecie z nami na dłużej właśnie przez tą subskrypcję i dzwoneczek. A na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiamy serdecznie. Życzymy miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!